Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Czyli będziemy dzisiaj chwilę rozmawiać na temat udaru mózgu, czyli można powiedzieć nad sytuacją, kiedy dochodzi do zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego z trwałym uszkodzeniem mózgu spowodowanej przez przyczyny naczyniowe. Czyli to jest dosyć ważna informacja, różne przyczyny naczyniowe będą prowadziły do udaru mózgu. No, jaki to jest problem? Około 70 tysięcy osób rocznie w Polsce doznaje udaru mózgu. Średnio co 8 minut ktoś z Polaków ma taki problem, a 30 tysięcy osób umiera z tego powodu. Potężny problem epidemiologiczny. To, co powiedział pan profesor Hoffmann, udar mózgu możemy podzielić na różne kategorie. Mamy udar pacjenci, udar nieotwierny, większość udaru, krwotok śródmózgowy, krwotok podpajęczy. To, co powszechnie mówimy potocznie, ktoś miał wylew krwi do mózgu, no to jeżeli mówić bardzo precyzyjnie, to jest albo krwotok śródmózgowy, albo krwotok podpajęczy. Najczęstszą przyczyną udarów są to udary niedokrwienne, które mogą mieć różny swój charakter. A to zakrzepowy, a to zatorowy, zakrzep, zator, albo hemodynamiczny, czasami spotykany u osób w podeszłym wieku, kiedy spadek przepływu krwi przez narządy, w tym również przez ośrodkowy układ nerwowy, powoduje jakiś niewielki, tak zwany lakularny udar. Natomiast najczęściej będziemy mówili o udarze niedokrwiennym, zatorowym lub zakrzepowo-zatorowym. I właśnie dochodzimy do tych najważniejszych problemów, czyli zatoru blaszką miażdżycową, zator tętnica lub zator z krzepiną, najczęściej powstającą u pacjenta z migotami przedsionków w uszku lewego przedsionka. Czyli podsumując tę część mojego wystąpienia, udar to najczęściej udar niedokrwienny, najczęściej jest to udar zatorowy albo spowodowany zatorem blaszką miażdżycową albo skrzepliną, najczęściej zlokalizowaną w uszku lewego przedsionka. No, dzisiaj wiele słyszeliśmy na temat miażdżycy, cholesterolu, hipercholesterolemii, czynników ryzyka. Dlatego pewnie też moje wystąpienie jest w jakimś sensie uwzględnieniem wielu elementów, które w tych wypowiedziach się znalazły. Objawy udaru, przede wszystkim niedowład lub porażenie mięśni twarzy, ręki, zmierzchwienie twarzy, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia chodzenia. Rzadko, ale może zdarzyć się silny ból głowy, który wcale nie jest tak bardzo częsty u pacjentów z udarem niedokrwiennym. Z reguły jest bardzo rzadki. Silny ból głowy to jeżeli już częściej udar krwotoczny. I teraz część z Państwa na pewno zna te akronimy. Akronim FAST, które mają wszystkim nam przybliżyć objawy udaru mózgu, głównie udaru niedokrwiennego, właśnie dotyczące twarzy, dotyczące ramienia, mowy i bardzo ważny element czasu. Czas to niektórzy powiedzą serce, inni pieniądz, inni powiedzą czas to mózg. Bardzo ważna rola czasu w ratowaniu tkanki, w tym tkanki w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Polski akronim CZAS, cięższa noga lub ręka, czyli niedowładna kończyna, zaburzenia widzenia, asymetria twarzy, spowolniona mowa. Na to powinniśmy zwracać uwagę, bo mamy poniżej 5 godzin, 4,5 godziny od wystąpienia objawów do skutecznego leczenia rozpuszczającego skrzepiny. Można te skrzepiny czasami bardziej agresywnie wyciągać. Czas wtedy jest troszeczkę dłuższy. Ale 4 godziny od wystąpienia objawów do skutecznej terapii. Kilka słów na temat niedokrwienia przedsionków. Pierwszym może być taka sytuacja, że zobaczmy w tym podsumowaniu 25%, co czwarty pacjent, który ma pierwszy udar niedokrwienny, ma migotanie przedsionków. Są to większe udary niż udary u chorego z miażdżycą i śmiertelność jest wyższa, 50% w udarach, nazwijmy to tętniczych, śmiertelność jest około 30%. No właśnie, migotanie przedsionków, potężna liczba Polaków, 400-500 tysięcy Polaków ma migotanie przedsionków. Domena osób w
podeszłym wieku warto o tym pamiętać, społeczeństwo się starzeje, coraz więcej będzie pacjentów z migotami przedsionków. No właśnie, a dobrze byłoby, żeby te migotanie przedsionków nie prowadziło do trwałej inwalidyzacji w postaci udaru mózgu. Możemy dosyć precyzyjnie, czy bardzo precyzyjnie wyodrębnić wśród pacjentów z migotami przedsionków osoby, które są zagrożone udarem mózgu, wiek, choroby współistniejące, cukrzyca, przebyty udar, choroba naczyniowa, znowu co się przewija, płeć żeńska, niewydolność serca. Im większa liczba punktów, tym większe zagrożenie. Można powiedzieć, że osoba z kompletem punktów ma o ponad 15% zagrożenie udarem w ciągu roku. No, jeżeli będziemy stosować prewencję udarów, no to powinniśmy też oszacować ryzyko związane z krwawieniem. Jedna z takich prób oceny zagrożenia leczenia to właśnie różne elementy z nieprawidłowości, na przykład nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, nadużywanie alkoholu, starszy wiek. No ale też miejmy świadomość, że podwyższone ryzyko krwawień nie wyklucza leczenia, co pokazuje naszą szczególną ostrożność. Dzisiaj wiele mówimy na temat profilaktyki. Dane wskazują, że aż 80% udarów mózgu może być unikniętych, bo jest tutaj duże bardzo znaczenie profilaktyki pierwotnej osoby, która nie ma jeszcze udaru. Chwilę też powiem na temat profilaktyki wtórnej. Zwróćmy uwagę, konieczna dobra kontrola wartości ciśnienia, tak jak czasami się mówi, jak pacjent przychodzi do nas do kliniki, kiedy pan miał ostatni raz mierzone ciśnienie, no, w czasie komisji wojskowej, jak stawał do wojska, a potem 30 lat później trafił do szpitala. Niestety tak była. Regularna ocena stężenia cholesterolu, tak? Nawet nie mówimy o ocenie, to co mówił pan profesor Gruchał, ale tu jest nawet podkreślana regularna ocena, czyli nie raz, a częściej. No, pewne może truizmy, ale myślę, że warto je przypomnieć, bo mają bardzo duże znaczenie. Normalizacja masy ciała nie jest zalecana hormonalna terapia zastępcza, to jest sprawa jasna. Nie zaleca się też stosowania witamin o działaniu antyoksydacyjnym. Też pewnie to jest do podkreślenia. I pewne rzeczy się zmieniają. Oglądamy telewizję, panowie łykają leki, różne tabletki, żeby zmniejszyć ryzyko udaru mózgu, tak jak jest napisane. Aspiryna nie jest zalecana u pacjentów bez czynników ryzyka, ba, w obecnych wytycznych dotyczących profilaktyki pierwotnej jest napisane, że aspiryna może być stosowana w profilaktyce u pacjentów z rozpoznaną chorobą naczyniową, tak? Czyli nie tylko, nie wystarczy mieć czynniki ryzyka, a trzeba mieć rozpoznaną chorobę naczyniową, a na pewno nie powinniśmy stosować aspiryny u osoby, która nie ma czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, bo narażamy takie osoby na ryzyko krwawienia, które jest wymierne. Natomiast jeżeli mamy pacjentów z migotaniem przedsionków, konieczna jest profilaktyka lekami przeciwkrzepliwymi, czyli tak zwanymi antykoagulantami. Ja nie chcę wnikać w to przeźrocze za bardzo. To są dane z wytycznych z tego roku Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pacjenci, którzy nie mają wad zastawkowych, nie mają protezy w obrębie serca, protezy zastawkowej z czynnikami ryzyka udaru mózgu, to są osoby, które mają wskazania do leczenia lekami przeciwkrzepliwymi i po raz pierwszy mocno w wytycznych sformułowano, że przy rozpoczynaniu leczenia przeciwkrzepliwego bezpośrednio doustne antykoagulanty, czyli tak zwane nowe doustne antykoagulanty, są preferowane nad stałą, poczciwą warfaryną czy acenokumarową. Jednoznaczne sformułowanie, że tak powinniśmy pacjentów leczyć. Oczywiście jest aspekt finansowy, o czym też powinniśmy pamiętać, ale o dziwo wielu pacjentów, nawet nie o dziwo, tylko bardzo wielu pacjentów postanawia zadbać o swoje życie, być może to są częściowo i dzieci, które dbają o swoich rodziców, i przeznaczyć pieniądze 100 zł mniej więcej miesięcznie na profilaktykę udaru. Udar nawrotowy. Zobaczmy, częstość nawrotów udaru 40% w ciągu 5 lat
potężny problem. W związku z tym bardzo ważna jest profilaktyka wtórna u osoby, która przebywa udar. I teraz co my mamy? Zatorowość sercowo-pochodna, migotanie przedsionków, te antykoagulanty, o których rozmawialiśmy, choroba małych naczyń lub osoba po operacyjnym leczeniu zwężenia, leczenie przeciwkurtowe i miejsce dla specjalistów chirurgii naczyniowej i kardiologów interwencyjnych, czyli udrażnianie tętnic szyi. I teraz chciałbym, żebyśmy też zobaczyli, u kogo warto to robić. Przede wszystkim u osoby, która ma istotne zwężenie, objawowe zwężenie, czyli na przykład po udarze lub z przemijającymi deficytami neurologicznymi. I teraz zwróćmy uwagę, czego niestety w Polsce nie ma dobrych danych. W ośrodku, u którym zabiegi wikłają się poniżej 6% udarem lub zwrotem. A jeżeli popatrzymy na pacjentów po udarze, to chętniej w ciągu 2 tygodni. No a kiedy jest pacjent z mniejszym stopniem zwężenia, ryzyko zabiegów w danym ośrodku powinno być poniżej 3%. I teraz kardiolodzy interwencyjni bardzo skrupulatnie wszystkie swoje procedury powikłania zgłaszają do centralnego rejestru, natomiast chirurdzy naczyniowi, mówiąc delikatnie, czynią to w sposób suboptymalny. W związku z tym bardzo trudno jest oszacować, który ośrodek jest ośrodkiem wiodącym, a który jest ośrodkiem wiodącym, ale inaczej. To jest zadanie dla nas wszystkich, żebyśmy wiedzieli, gdzie takich pacjentów najlepiej leczyć. Profilaktyka wtórna, naczyniowe czynniki ryzyka powinniśmy dobrze kontrolować. Znowuż proste zalecenia, ale niestety bardzo trudne do wykonania. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na ten element. Mamy pacjentów, którzy mają zaburzenia związane ze snem, czyli tak zwany bezdech śródsenny. To jest argument, żeby pacjentów, którzy mają cechy fenotypowe, są otyli, z krótką szyją, przede wszystkim, którzy chrapią i są nadmiernie senni, takie osoby powinny być aktywne badane w kierunku obturacyjnego bezdechu śródsennego. Jeżeli to ma miejsce, taki pacjent powinien być odpowiednio leczony. W przypadku osób młodych, bardzo czy relatywnie rzadka przyczyna udaru może być pozostałość życia płodowego, przepłynięcie niewielkiej skrzepiny ze strony prawego serca do lewego i tam popłynięcie do krążenia wzrostu. Kończąc, udało się minutę prawie oszczędzić. Udar, wspólny problem medycyny, zarówno prewencyjny, jak i naprawczy, kardiologów, internistów, neurologów, interwencyjnych kardiologów czy chirurgów naczyniowych. To dotyczy niestety albo na szczęście wielu specjalności medycznych i wspólnie nad tym problemem powinniśmy się pochylać. Dziękuję bardzo Państwu.